Z czym Ci się kojarzą pieniądze, z czym Ci się kojarzy sukces, z czym Ci się kojarzy awans? Zarabiasz dokładnie tyle, na ile uważasz, że zasługujesz. No niestety większość z nas po pierwsze te przekonania negatywne ma. W zasadzie zawsze sprzedajemy, niezależnie od tego, czy pracujemy w sprzedaży, czy po prostu budujemy relacje z ludźmi. Cały czas idzie sprzedaż i ten, kto sprzedaje najlepiej, ma najlepsze życie. Jak inni to ocenią i co inni powiedzą o mnie? Ja jestem jakaś. To znaczy, że skoro taka jesteś, to już nie ma obszaru do zmiany. Dzień dobry, witamy na naszym podcaście. W dzisiejszym odcinku zaprosiłam do nas Magdaleny Wojtkowiak. Magdalena jest właścicielką firmy Future Skills, szkoły handlowców, szkoły menedżerów. Jest osobą, która ma bogate spektrum doświadczenia biznesowego i było już na naszym kanale, rozmawialiśmy z nią o tym, jak zwiększyć swoje efekty w sprzedaży. I w tym odcinku, który nagrywaliśmy mniej więcej pół roku temu, poruszyliśmy też delikatnie temat przekonań. I w trakcie tego odcinku ustaliliśmy, że musimy koniecznie nagrać odcinek na temat przekonań, na temat tego, jak nasze przekonania wpływają na to, co mamy w życiu, na to, co robimy w biznesie, na to, ile zarabiamy. Więc dzisiaj rozmowa właśnie o tych przekonaniach. Witam cię serdecznie, Magda. Dziękuję ci, Natalia, za zaproszenie. Witam państwa serdecznie. Witam wszystkie osoby, które będą oglądały i słuchały tego ciekawego tematu. A dlaczego ciekawego? Dlatego, że przekonania są z nami od początku, jak się urodziliśmy i niestety często dewastują nam życie w różnych obszarach. Właśnie, zacznijmy, może od takich podstaw, jak możemy określić, co to, co to są przekonania. No w taki najprostszy sposób to jest tak naprawdę nasz sposób widzenia na świat tego, co jest prawdą rzeczywiście. I często nam się wydaje, że przekonania to są te rzeczy, które my deklaratywnie mówimy, w co wierzymy, a tak naprawdę okazuje się, że no nie do końca tak jest. Bo z jednej strony mamy opinię. Na jakiś temat i wydaje nam się, że to, co mówimy innym, to jest faktycznie nasze przekonanie i w to wierzymy, a nasza podświadomość ma wdrukowany w dzieciństwie no, przez osoby, z którymi mieliśmy chociażby kontakt, czy przez wydarzenia, które nas spotykały, przekonania, o których my nie mamy pojęcia, i tak naprawdę to one decydują o naszym funkcjonowaniu. Na przykład dużo osób twierdzi, że chciałoby zarabiać duże pieniądze, ale tak naprawdę jak zaczyna się z taką osobą pracować, to się nagle okazuje, po jakimś czasie pracy, jak zaczynamy temat pieniędzy rozkładać, czyli obierać jak cebulę i zaglądać z samego środka, okazuje się, że taka osoba gdzieś w środku głęboko ma przekonanie, że żeby zarabiać duże pieniądze, to trzeba być złodziejem. Albo, żeby zarabiać duże pieniądze, to trzeba ukraść. I teraz, skąd to się wzięło, skoro yy, yy, ta osoba racjonalnie jest w stanie wytłumaczyć, że pieniądze są dobre, że dzięki pieniądzom można uratować czyjeś życie, że ułatwiają nam życie, że dają nam różnego rodzaju możliwości. Ale gdzieś pod spodem, gdzieś na poziomie podświadomym, gdzieś pod skórą kryje się taka nutka, właśnie przekonania, która. Gdzieś kiedyś usłyszana na poziomie pewnych emocji, które się pojawiły od kogoś innego, ktoś na przykład na ten temat się wypowiadał, na przykład komentując sąsiada: A ten jest bogaty, bo ukradł komuś, a my, jako ludzie słuchający tego, jako małe dzieci zwłaszcza, mhm. nie chcemy być tym złym, więc w naturalny sposób kojarzymy to, że pieniądze są złe. Um, i niestety nam to wchodzi tak mocno do samego środka, że często sami nie zdajemy sobie z tego sprawy, i wręcz jesteśmy czasami nawet pokłócić się z kimś, twierdząc, że my takich przekonań nie mamy. Tak, a w jaki sposób jesteśmy w stanie zidentyfikować, że mamy te przekonania negatywne? No niestety większość z nas po pierwsze te przekonania negatywne ma. Tak. Z większości nie mamy zielonego pojęcia, że w ogóle je mamy. Żeby je zdefiniować, no to już nie jest taka prosta sprawa. Jeżeli ja na przykład dążę do osiągnięcia jakiegoś celu, wkładam bardzo dużo wysiłku, staram się, robię, wykonuję pracę i widzę, że jakby nie jestem w stanie tego celu, celu zrealizować, to jest jakiś powód, że ja tego celu nie jestem w stanie zrealizować. I nagle na przykład pracując głęboko z osobą na temat um, tego, co ona myśli, tego, co ona wierzy, tego, jakie ona ma wartości, tego, co słyszała właśnie będąc w dzieciństwie, tego, um, z czym jej się kojarzą, no, jak już powiedzieliśmy o tych pieniądzach, na przykład z czym ci się kojarzą pieniądze, z czym ci się kojarzy sukces, z czym ci się kojarzy awans, to nagle dopiero rozmawiając na ten temat bardzo głęboko, Chodząc w pewne stany emocjonalne, co czujesz na przykład myśląc o tym, że, że awansowałaś, jesteś w stanie dogrzebać się do tej pierwszej, pierwotnej myśli, która wyjdzie z ciebie, tylko jeszcze trzeba ją zauważyć, czyli bardzo głęboko słuchać siebie, wypowiadając ją, jesteśmy w stanie wtedy dogrzebać się do tego, do tego przekonania. Na przykład, jak byłam dzieckiem, to często słyszałam negatywne komentarze na temat kierowniczki. Kierowniczka jest taka, kierowniczka jest owaka, kierownikiem, żeby być, to trzeba być kimś tam. Tak. I nie zdawałam sobie sprawy, pracując jeszcze w firmie korporacyjnej, nie zdawałam sobie sprawy z tego, że moje przekonanie na temat osoby, która jest na wyższym stanowisku, jest takie, że ta osoba na wyższym stanowisku jest dlatego, że. Ona robi coś złego, jest negatywna. No, nie chcę mówić tutaj brzydkich słów, natomiast często z tymi brzydkimi słowami się nam to kojarzy, że kierownik to musi być taki, że kierowniczka to zrobiła coś, dlatego ma to stanowisko. I w moim przypadku, to był mniej więcej o rok 2005, pojawiła się sytuacja taka, w której miałam możliwość awansowania na bardzo wysokie stanowisko. I wtedy na poziomie świadomym, pierwszy raz usłyszałam od bliskiej mi osoby, która powiedziała, no tak, dziecko, ty się nie nadajesz dlatego, że żeby być na tym stanowisku, to trzeba być pip, wstawcie sobie to, co chcecie. I teraz zobacz, co się zadziało. Tak naprawdę okazało się, że ktoś, kto ma takie przekonanie na temat tego, że ktoś, kto jest na wysokim stanowisku, czy osiągnął sukces, jest przedsiębiorcą, to musi robić pewne, pewne rzeczy negatywne. Komunikując mi w młodym wieku. Dając mi takie informacje, gdzie ja jestem jak takie jajeczko, które ma cienką skorupkę, i ta skorupka wszystkim nasiąka, dostarczyło pewnych informacji, które, jeżeli dostaję ja te informacje od osoby, która jest dla mnie autorytetem, a z reguły tak jest, że rodzice, nauczyciele, dziadkowie, czasami sąsiedzi, czasami jest starsza siostra, czy jakaś koleżanka, ktoś, kogo my oceniamy jako autorytet, Wprowadzają nam nieświadomie takie informacje, i my w te informacje wierzymy, bo to jest dla nas taka oczywista oczywistość. To tak jak kiedyś, no już teraz jest tego coraz mniej, e, e, prywaciarz. Mm -hmm. Panowało takie hasło prywaciarz. Z czym się kojarzyło nam hasło prywaciarz? Ten, co kradnie, robi coś złego. Tak, ten, co wykorzystuje. Nie pieniądze, Ma, ludzi, ale ma pieniądze, złego. bo prowadzi własny biznes, przez to zatrudnia ludzi, więc ich wykorzystuje. Mm -hmm. I teraz, jeżeli w domu danej osoby były takie informacje. I ta osoba tym nasiąknęła głęboko, nawet jeżeli ona teraz sobie tego nie przypomina, czyli musiałaby na przykład popracować nad swoimi emocjami trochę głębiej i dogrzebać się do tego, żeby, żeby zdać sobie sprawę, aha, faktycznie, Jezus, to mnie to dotyczy. Jeżeli ona to słyszała i teraz na przykład chce założyć swoją firmę i chce zatrudnić pracownika, to na przykład ta osoba może wyjść w zachowania takie, w której za wszelką cenę chce być super szefem, super, super właścicielem firmy, żeby udowodnić, że ja taka nie jestem. Skąd założenie, że ktoś, kto zakłada własną firmę, czy zatrudnia pierwszego pracownika, taki jest? No właśnie stąd, że mam na ten temat takie przekonanie. I na przykład osoby są w stanie mm, pozwalać na dużo, dużo więcej, nie stawiają granic, ponieważ za wszelką cenę chcą udowodnić, że są te dobre. Mhm. Czytałam ostatnio taką książkę, biologię przekonań, Brys Lipton napisał. I takie smutne statystyki, on napisał o tym, że generalnie 95% naszych działań są kierowane... I wspierane naszymi przekonaniami, z czego ponad 70%, prawie 80% są negatywne. Tak, założenia. nie nasze. Jeżeli, tak, jeżeli nad nimi nie pracujemy, są negatywne, są ograniczające. No tak, no bo zobacz, skąd one się wzięły. Jeżeli w ogóle cały system przekonań, podświadomości, nasz umysł, nasza dusza i to wszystko rozwija się w momencie, kiedy my jesteśmy dziećmi, to tak naprawdę wkładane są w nas niechcący, to nie także celowo, przekonania. Innych osób, z którymi my przebywamy, i nawet nie tych innych osób, tylko jeszcze osób, z, z którymi one przebywały, mm. jak były dzieckiem, czyli na przykład, nie wiem, sięgnijmy do naszych pradziadków, mm. którzy mieli pewne przeżycia negatywne w jakimś temacie, opowiadając to swoim dzieciom, te dzieci przekazując kolejnym dzieciom, i w efekcie końcowym przekazując je tobie, mi, czy komukolwiek innemu, to tak naprawdę dostajemy pewien pakiet mm, programów, można tak to nazwać, czy takich schematów, czy tych przekonań, które w ogóle nie są nasze, są z reguły przestarzałe, są już niepraktyczne, bo one bardzo często wynikały na przykład z okresów wojennych, wtedy, kiedy faktycznie było ciężko, czy z okresów komunistycznych, a my teraz, posiadając te programy, no niestety działamy pod ich wpływem i nam się wydaje, że nie, 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 my jesteśmy racjonalni logiczni, my jesteśmy w stanie to zracjonalizować na poziomie logicznym, jesteśmy w stanie sobie pewne rzeczy wytłumaczyć, ale tak i tak postępujemy tak, jak mamy to wdrukowane, czyli to tak, jak mamy, jakie mamy przekonania. Co tam mamy wgrane w głowę? No dobrze, ale zobacz w takim razie, jeżeli na przykład w biznesie zdarza nam się jakaś sytuacja, nie zapłacił klient faktury, mhm. to, żeby nie poszerzać ten program, nie powinniśmy o tym mówić, w sensie, że. że Klienci nie płacą, tak? No bo jeżeli to zaczniemy powtarzać. A nie, czy klientów nie zapłaciło faktury. Jeden? Czy mówimy o 50? Nie, mówimy na przykład o jednojednorozmiarowej no sytuacji. Jakby nie, ja nie mówię w ogóle tutaj o no. osobie, ja tylko wiem, ja wiem. że jeżeli coś tak wypada nam w biznesie. Uh -huh. Prowadzę firmę szkoleniową od 2012 roku. W całej tej historii dwunastoletniej Zdarzyło nam się raz, żeby klient nie zapłacił. I teraz, gdybyśmy przy tym jednym kliencie się zatrzymały i włożyły sobie program same sobie, że klienci nie płacą, to konsekwencją, lawiną tego wszystkiego mm -hmm. dalej byłoby to, że klienci przestaliby nam płacić. U nas w firmie mamy program wręcz, że klienci nam płacą. Wręcz. Z radością. Płacą <laughs> nam przed terminem, płacą nam przed wykonaniem, przed wykonaniem usługi. Nie mamy reklamacji. Nie mamy, nie mamy w ogóle takich, takich problemów. I teraz zakładając, że wydarzenie jednorazowe powoduje to, że przekładamy to na wszystko, to trochę sobie sami, jakby robimy scenariusz negatywny, który chcemy. Tylko, że my tak uwielbiamy. My tak lubimy, że wydarzyła się jedna sytuacja albo dwie, i my już z góry zakładamy, że. To już w ogóle już generalnie tak jest. W sprzedaży to jest częste. Dwóch klientów nie kupiło, przychodzi handlowiec do, do szefa sprzedaży i mówi klienci nie kupują. Kto nie kupuje? Jest kryzys na rynku. Jaki kryzys? Skąd kryzys? I często jest niestety tak, że jeżeli ten handlowiec trafi na odpowiednią nutę u tego swojego szefa sprzedaży i tam ten łyknie to, no to jakby idzie narracja taka, że na rynku jest kryzys, jest fatalnie. Jadę do jednej firmy, o nich to słyszę, mówię halo, Trzy miesiące temu, dwa miesiące temu, dwa tygodnie temu byłam u waszej konkurencji. Spotykam się z nimi regularnie. Oni mówią zupełnie co innego. Skąd u Was przekonanie, że na rynku jest kryzys? Ilu klientów tak powiedziało? Ilu sytuacji? Ile takich sytuacji się wydarzyło? I teraz zobacz, patrząc na to z poziomu logicznego, racjonalnego, jeżeli my usiądziemy i sobie na przykład wypiszemy takie sytuacje, ile faktycznie takich sytuacji się wydarzyło, to my jesteśmy w stanie racjonalnie sobie to wyjaśnić, wytłumaczyć. Ale to nie gwarantuje tego, że na poziomie podświadomości ty powiesz, mmm, no faktycznie, to moje przekonanie na temat tego, że bycie handlowcem to jest bycie domokrążcą albo bycie proszeniem kogoś o to, żeby kupił. Mhm. W takim, nie chcę użyć słowa pewnej narodowości, ale często tak, takie mamy przekonanie, że bycie handlowcem to coś takiego jest. Mimo iż spotkam się z 15 handlowcami i każdy mi przedstawi to w zupełnie inny sposób, pójdę na 10 szkoleń, jeżeli mam takie przekonanie, to żadne liczby, cyfry tego nie zmienią. To ja muszę zajrzeć do siebie, do środka, skąd w ogóle to wyszło i skąd to się pojawiło. I tak naprawdę to najlepiej jest, żeby w ogóle dotknąć tego tematu jakby cofnąć się do sytuacji, którą my pamiętamy jako pierwszą. No bo to nie musi być pierwsza sytuacja, kiedy to się pojawiło, ale taką, którą my pamiętamy jako pierwszą, kiedy ten temat był poruszany w naszym życiu. Skąd w ogóle takie, takie coś się pojawiło? I co wtedy z tym zrobić, kiedy znajdujemy sedno? Aha, wydarzyła się ta sytuacja, klient odmówił mi spotkanie, i potem stwierdzam, że. Natalia, to nie jest ta sytuacja. Wiesz, kiedy to jest ta sytuacja? To jest, ta sytuacja, ja kiedy, to jest ta sytuacja, kiedy siedziałaś w domu, oglądałaś polsat z takim paszportem polsat, ja. polsatu i pukał ktoś do drzwi i sprzedawał dywany albo pukał ktoś do drzwi, czyli akwizytorzy i proponowali podpisanie umowy na np. Na jakąś telewizję kablową i teraz... Ty stojąc obok masz widzisz negatywną sytuację, która spotyka ciebie mm, poprzez obserwację na przykład twojej mamy, twojego taty i tej osoby, która wsadza nogę w drzwi, żeby załatwić temat do końca. I teraz ty mając te negatywne przekonanie na temat tego, że to jest niefajne, masz ocenę handlowca, mhm. że ten handlowiec jest domokrążcą i że sprzedaż jest niefajna, że sprzedaż to jest wciskanie. Wciskanie, tak? mhm. to jest częste tak, przekonanie. No bo, Zobacz, nasi rodzice, no, ja jestem trochę starsza od siebie, tak? no, ale no, powiedzmy, moi rodzice, um, osoby trochę starsze ode mnie, czyli pewnie twoje rodzice, nie mieli wcześniej kontaktu w ogóle ze sprzedażą aktywną. Nie było czegoś takiego. I nagle zderzyliśmy się z sytuacją taką w Polsce, że nagle przyszły te wszystkie techniki wywierania wpływu, Brand Race, NLP, no właśnie firmy, które zaczepiały cię na ulicy. I to u osób, które nie rozumiały tego, że sprzedaż jest po to, żeby zapewnić potrzebę komuś, żeby komuś pomóc, Postrzegały to jako mm, atakowanie ich. Zresztą często tak było, tak? W tamtych latach zresztą często tak było, że byłaś atakowana, szłaś ulicą i tu ci proponowali encyklopedię, tam ci proponowali atlas, tam coś jeszcze innego i nie byłaś w stanie przejść, bo ten człowiek, jak już się przed ciebie przyczepił, to koniec. No i teraz ty będąc takim rodzicem, wracasz do domu i opowiadasz przy swoim dziecku do swojego partnera historię o tych złych, negatywnych handlowcach. To dziecko dorasta. Nagle się okazuje, że najlepszy zawód, jaki może być, to jest zawód handlowca, bo wtedy najwięcej możesz zarobić, bo jest prowizja. No i nagle jest ząg, tak? Bo z jednej strony ja bym chciała zarobić te pieniądze, a z drugiej strony mam opór przed tym, żeby zadzwonić do klienta i z tym klientem porozmawiać. Bo co ten klient o mnie pomyśli? I nie chcę być wciskaczem przecież. No tak, nie? I widzę tylko i wyłącznie to, że jak zamykam sprzedaż, to ja już jestem nagabywaczem, wciskaczem, zmuszaczem kogoś do tego, żeby ten ktoś kupił. No to, to nie tak trochę. Ja. Wiesz, że ja kiedyś miałam przekonania, że nigdy w życiu nie będę handlowcem, dlatego że od siódmego roku życia moja babcia działała w mlm i cały czas mówiła mi, że mam sprzedawać kosmetyki, proponować wszystkim tam swoim koleżankom, wiesz, te katalogie. Ja nigdy w życiu, po prostu to jest, to jest po prostu straszna praca. No i jakby właśnie widzę, że gdyby to się przekonanie nie zmieniło, no to bardzo dużo bym w życiu straciła, bo tak jak powiedziałaś. Działania w zasadzie zawsze sprzedajemy, niezależnie od tego, czy pracujemy w sprzedaży, czy po prostu budujemy relacje z ludźmi. Cały czas idzie sprzedaż i ten, kto sprzedaje najlepiej ma najlepsze życie, czy to w biznesie, czy to w relacjach międzyludzkich, więc dużo można stracić, jeżeli zakłatwicie się w tych przekonaniach dzieciństwa. Pytanie do ciebie. Czy masz jakieś rady? Na przykład, często osoby mówią o tym, że chcieliby coś zmienić w życiu, chcieliby więcej zarabiać, pracują na etacie i nie mogą. Jak myślisz, jakie tutaj mogą być ograniczające przekonania, które im nie pozwalają? Wiesz, ja się zajmuję też motywatorami życiowymi. Nie? I teraz, no niestety, jest tak, że duża grupa osób to są osoby, dla których najważniejszą rzeczą jest poczucie bezpieczeństwa. Przewidywalność, poczucie bezpieczeństwa, stabilizacja. I my mamy takie przekonanie, że my będąc na etacie jesteśmy bezpieczni, mamy stabilną pensję, mamy to wynagrodzenie. Nam się wydaje, że jak mamy umowę o pracę, to ona nam gwarantuje w ogóle to, że my tą pracę mamy. Co tak naprawdę rzeczywistość pokazuje, że wcale tak nie jest. No i teraz zobacz, z jednej strony ja mam potrzebę tego bezpieczeństwa przewidywalności, ale z drugiej strony ja widzę, że ja nie jestem w stanie nic więcej zrobić w tym wypadku, czy jakby no w większości prac y, takich, no jestem w stanie przewidzieć ile będę zarabiać za 5-10 y, lat, jeżeli to w ogóle ten etat się jakby utrzyma i to i, i, i taka praca będzie potrzebna. Więc zaczynam myśleć o tym, chciałabym zrobić coś więcej i teraz co się pojawia? No ale jak ja będę robić coś więcej, to jak mi inni ocenią? Jak ja na przykład zacznę m, m, robić coś po pracy? Czyli mm -hmm. pracuję sobie te 8 godzin, mam akurat taką pracę, że mogę skończyć. No i po pracy mam te 2-3 godziny wolne, że mogłabym coś zrobić. Co o mnie powie rodzina? Mm -hmm. Co o mnie powiedzą najbliżsi? Jak oni mnie oceniam? A co będzie, jak powiedzą, że jestem dorobkiewiczem? A co będzie, jak usłyszę hasło typu o, typu, typu: o, kto boga temu zabroni? Albo co będzie, jak usłyszę hasło: co ty się tak wysilasz? Albo że dla ciebie nie jest ważna. Materialistą jesteś. To jest jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że ludziom ciężko jest jakby przełamać się do tego i jakby podjąć działania, których do tej pory nie podejmowali. Nie? Czyli my wolimy, Często, oczywiście nie, nie, nie wszyscy miejmy tego świadomość, że jakby tu mamy cały czas rozkład, krzewie rozkłady Gaussa czyli mamy tą większość, popu, większość populacji. Wolimy robić te rzeczy, które znamy, które są dla nas komfortowe, nawet jeżeli ponosimy jakby porażki w, w tym wypadku i jest to niekomfortowe, to tak i tak wolimy robić jedna, jed, jednak to, to bo my znamy uczucie tej porażki, bo już przerobiliśmy to kilka razy. A zrobienie coś nowego, nawet jeżeli ja tego nie zaczęłam. To już wywołuje w nas pewnego rodzaju dyskomfort. No i teraz wyobraźmy sobie, że pracuję na etacie w sklepie, chciałabym zarobić więcej, na przykład zastanawiam się nad tym, czy nie zostać pośrednikiem w biurze nieruchomości. Nie? No kurczę, w sklepie przychodzą do mnie klienci, ja jestem z reguły podawaczem, więc co podać, podaję, a tu musiałabym aktywnie wyjść, aktywnie coś zaproponować, aktywnie gdzieś zadzwonić, spotkać się z kimś. Z mojej inicjatywy, a nie tego kogoś, i tu, zobacz, pojawia się całe spektrum przekonań na temat tego, jak inni to ocenią i co inni powiedzą o mnie. I jeżeli teraz u mnie w głowie odpala się, wiesz, ten, ten cały wachlarz tego wszystkiego, ja nie usiądę nad tym sobie, na przykład tego nie wypiszę i nie zastanowię się, czy to jest w ogóle prawda i czy to, jest, czy to jest rzeczywistość, tylko ja będę w tym tkwiła, no to ja sobie sama zracjonalizuję, że w ogóle, e, na przykład, zostanie takim pośrednikiem nieruchomości, to jest bez sensu. No to jest oczywiście że bez sensu, bo tutaj jestem, jest mi źle, no, nie pasuje mi, za mało zarabiam. No ale jak zacznę robić coś innego, to będzie jeszcze gorzej. Dziękujemy, że nas oglądasz. Jeżeli chcesz więcej wiedzy i wartościowych wskazówek na temat biznesu i rynku nieruchomości, zasubskrybuj nasz kanał. Będzie nam niezmiernie miło. Włącz powiadomienia, to nic cię nie ominie. Właśnie tutaj powiedziałaś o tym, że było trochę o postrzeganiu też siebie. I często słyszę, że ludzie na przykład mówią, że ja jestem perfekcjonista. Ja jestem osobą, która no, zawsze potrzebuje bezpieczeństwa. Czy tutaj możemy podziałać na poziomie przekonań? Co Jak ja słyszę, jak ktoś mówi, że ja jestem perfekcjonistą, ja jestem taka i koniec, to tak ja się nie mówię, zmienia. ja ci współczuję. No bo wiesz, 10 lat temu jakby ktoś powiedział, ja jestem perfekcjonistą. To wszystko, o super, a teraz jestem perfekcjonistą. O matko. O matko. No to zrób coś z tym, że jesteś perfekcjonistą, bo to, że jesteś perfekcjonistą, no to niestety, ale utrudnisz sobie życie. W ogóle zobacz, przekonanie komunika taki, ja jestem jakaś. Mhm. To znaczy, że skoro taka jesteś, to już nie ma obszaru do zmiany, bo ty taka jesteś. Dokładnie. Czyli zobacz, idziemy z poziomu głębokiego tożsamości. Czy ty taka jesteś? Czy ty się tak zachowujesz? Czy ty myślisz, że ty taka jesteś? Bo teraz a często jest tak: ja jestem perfekcjonistą, a jak ja zacznę grzebać w tym, czy ten ktoś faktycznie jest perfekcjonistą, to nagle okazuje się, że to nie idzie z perfekcjonizmu, czyli jestem artystą, którego dzieło nie jest ukończone i zawsze mogłabym je jeszcze zmodyfikować, tylko idzie z poziomu takiego, hmm, muszę to jeszcze ulepszyć, bo inni ocenią mnie negatywnie. I nagle się okazuje, tak, i teraz zobacz, nagle się okazuje, że ja, będąc perfekcjonistą, to nie oznacza, że ja zaczynam robię, robię, robię i upiększam, tylko ja w ogóle nie zaczynam. Bo cały czas się przygotowuję do tego, tak. żeby zacząć. No tak, bo jeszcze za mało wiem, bo jeszcze za mało sprawdziłam, bo jeszcze nie jestem przekonana, bo jeszcze tysiąc wymówek, dla których ja nie robię, ponieważ nie chcę zderzyć się z tym, co mnie przeraża najbardziej, czyli odmowa. A teraz, im więcej masz odmów, tym jesteś na to coraz bardziej odporniona. Nie? Im więcej się przewracasz jako dziecko, tym szybciej zaczynasz chodzić. Mhm. No, no, nie da się tego ominąć. Nie? Natomiast no, my mamy dużo rzeczy takich e, u siebie jestem jakaś. Skoro taka jestem, to już daję sobie prawo na to, żeby się w ogóle nie zmieniać. Ja się już nie muszę wymówkę, tak. wymówkę do zmian, mhm, tak? Tak, to jest jakby to jest idealny, idealny sposób zasłonienia się tym ja jestem taka i koniec i już się nie zmienię. No, jak? I jeżeli jestem żyjącym człowiekiem, nieważne, ile mam lat, jestem w stanie się zmienić, bo jestem w stanie zmienić swoje umiejętności. Wystarczy, że zmienię odrobinkę swoją umiejętność w jakimś obszarze i nagle okazuje się, że następuje lawina zmian. Mm -hmm. Zobacz, przekonanie. Chodzenie po rozżarzonych węglach. Właśnie, Parzy? ja uważam, że to boli. Większość osób, jak z nimi rozmawia na ten temat, słuchaj, i zapisz na chodzenie po rozżarzonych węglach. Nie, ja się spalę, ja umrę, nogi mi odpadną. Ja mówię, serio? A próbowałeś kiedyś? Zrobiłeś to? Był ten spacer? Te, te cztery kroki były? No nie. No to skąd masz przekonanie na temat tego, że od razu się spalisz? Tak samo z morsowaniem. Nie, ja nie morsuję, bo ja od razu będę miała chory pęcherz. Ja, ja od razu zapalnię płuc. Ja mówię, bo mój organizm stworzony jest do ciepła. Mhm. No, skoro w to wierzysz i masz takie przekonanie, to tak jest. Wszystkie badania pokazują, że organizm jest stworzony do zimna. Jesteśmy dłużej młodzi, jesteśmy zdrowsi, nie? no, ale no, jeżeli ktoś ma przekonanie na temat tego, że nie, no, wejdzie do wody, która ma 3 stopnie i umiera, no to ma takie przekonanie. No. Wchodzisz i wierzysz, że będziesz miała zapalenie pęcherza, gwarantuję ci, że będziesz miała. Wchodzisz i wierzysz, że nie będziesz miała zapalenia pęcherza, gwarantuję ci, że nie będziesz miała zapalenia pęcherza. To wszystko zależy właśnie od tego przekonania, jakie masz na ten temat. Co wierzysz, to później masz swojej rzeczywistości. Tak, zobacz, to jest. Wierzysz w to, że jak jest odpalona klimatyzacja, to ty od razu jesteś przewiana, jesteś przeziębiona. No to gwarantuję ci, że tak będzie. Będziesz ty siedziała, będziesz miała takie przekonanie, będziesz przewiana, przeziębiona i chora, obok ja będę siedziała i ci powiem, nie, to tak nie działa i ja nie będę chora. Mhm. Ale jeżeli ty wewnętrznie wierzysz w coś, że tak jest i to jest w Twoim DNA, w Twoim szkielecie, w Twoim kręgosłupie, to Twoja podświadomość realizuje to dokładnie, w co ty wierzysz. A co powiesz na przykład na temat takiego zdania, że zarabiasz dokładnie tyle, na ile uważasz, że zasługujesz? Wiesz co, nawet bym powiedziała w ogóle nawet nie tyle, że zasługujesz to jest jedna rzecz, ale druga rzecz jest taka, na ile ty w ogóle uważasz, że masz daną możliwość i, i gdzie jest ten. Jak kiedyś na jednym szkoleniu usłyszałam słowo termostat, gdzie jesteś w stanie zarobić do danej kwoty i nie jesteś w stanie sobie w ogóle wyobrazić tego, że mogłabyś zarobić więcej albo mieszkać w, nie wiem, mieszkasz teraz w mieszkaniu. Ostatnio usłyszałam w Warszawie, 105 metrów na, może boż? 2 miliony złotych, tak? No i wyobrażasz sobie, dobra, że w takim mieszkaniu mogłabyś mieszkać, ale nagle ktoś ci mówi, nie, słuchaj, tam jest mieszkanie na jakiejś ulicy, jaka jest tutaj taka bardzo prestiżowa. O, wolno. No, na przykład na Polne i masz mieszkanie za 15 milionów. Czy jesteś wyobrazić sobie w stanie, że mieszkasz w mieszkaniu za 15 milionów? I teraz większość osób powie, tak, jestem w stanie sobie to wyobrazić. I wchodzą do takiego mieszkania, które jest urządzone, jest warte 15 milionów i oni nie wiedzą, co ze sobą mają zrobić, Poczują niesamowity dyskomfort wewnętrzny, bo ich ten poziom termostatu jest nieadekwatny do sytuacji, w której się znajdują. To jest tak, jak ktoś idzie do bardzo drogiej restauracji siedzi i się czuje niekomfortowo i patrzy na wszystkie osoby dookoła, czy na niego patrzą i jaka jest karta i o matko, bo znalazł się w środowisku, w obszarze, którego ma negatywne przekonania. Co, jak ja pracowałam nad swoimi negatywnymi przekonaniami, to pamiętam, że od trenera dostałam wtedy takie zadanie: że mam iść do najdroższej restauracji we Wrocławiu i zamówić najdroższe danie, jakie jest. I nie chodzi o to, żeby mnie ja je zjadła i w ogóle, tylko żeby ja się czuła, jak ja się czuję w tej sytuacji, mm. wydając takie pieniądze i w ogóle siedząc tam, nie? I teraz nawet mi powiedział, jeżeli uznasz, że tylko ka ka na kawę cię stać i kawę sobie kupisz, to masz siedzieć z tą kawą dwie godziny i czuć, co czujesz w tej sytuacji, tylko zobacz, czuć, co czujesz. Nie? Mhm. Bo w większości ja nie rozumiem, co czuję, przynajmniej większość osób tak mhm. ma i nie czuje, co czuję. Co się z Tobą dzieje w momencie, kiedy w tej sytuacji jesteś? Mm -hmm. To jest, zobacz, my mamy dzisiaj wywiad. Teraz weźmiemy osobę, która ma przekonanie na temat tego, że ona się do tego nie nadaje. Posadzimy ją tu, tą, tą osobę tutaj i ona będzie skupiona na wszystkim innym dookoła, a nie na tym, żeby dać wartość i porozmawiać, bo w jej przekonaniu ona się do tego nie nadaje. Tak. I, i zrealizuje to. I efekt mm. będzie taki, że się do tego nie będzie nadawała. Nie? A to w ogóle nie ma jakby nic mm -hmm. wspólnego z tym, jakie mam umiejętności, i kompetencje. Tak, a propos pracy z przekonaniami, też mi się przypomniała, że jak pracowałam nad nimi, jeszcze nie miałam zupełnie pieniędzy, to w książce po prostu przeczytałam: jak nie masz pieniędzy, ale chcesz je mieć, chcesz jakby odpowiedni poziom życia, idź do najdroższego sklepu, przymierzaj te rzeczy i jakby wyobrażaj sobie, że jakby możesz je kupić. Nie? Ja mówię, Boże, to jest taki wstyd. A Przecież jak ja tam wejdę do tego sklepu, od razu wszyscy będą wiedzieć, że mnie nie stać. Nie mnie wpuszczą. I pamiętam, kiedyś e, poszłam do tego Witkaca u nas w Warszawie, mówię, jakby czułam ogromny stres, ale gdzieś tam to e, przeszło. Nie? Natomiast wiem, że dla wielu osób to w ogóle jest tak, jakby, że jeżeli ci w tej chwili na coś nie jesteś, ty w ogóle nie powinieneś Pojawiać się w tych miejscach, z tymi ludźmi, mm. bo przecież absolutnie każdy dookoła będzie wiedział. Czyli tutaj znów ten lęk przed oceną, co Nie Co, pomyśleń, tu. co, co powiedzą inni. No, ale to ciężkie to jest do nie, przeskoczenia, ale jeżeli z tym nic nie zrobimy, to tego nijak nie przeskoczymy. Samo nie przejdzie, nie? Tak, a wiesz, a my unikamy takich sytuacji, nie? Czuję się niekomfortowo w tym, no to tego nie robię. Jest, jest mi to niewygodne, no to w to nie wchodzę, nie? Przekonaję na temat tego, nie, ja to się nadaję do medytacji, nie? Nie, 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 ja nie mogę medytować, ja to się do tego nie nadaję, ja nie mam cierpliwości. No właśnie. Jak ktoś w to wierzy, no to, no to, no to, no to, no to tak ma. A tak naprawdę każdy się nadaje. I każdy jest w stanie medyta medytacyjnym w ciągu dnia, nawet jak, jak wchodzi w fazę snu. No dobrze, ale mówisz, że w zasadzie każdy może się nadawać, ale z drugiej strony mamy te motywatory życiowe, mamy te mocne strony, na przykład według testu galupa. I teoretycznie no, pewne rzeczy nam po prostu idą łatwiej, mm -hmm. bo mamy to już wypracowane, a część rzeczy nie. I pytania w takim razie, czy warto iść, we wszystko, co jest trudne. Wiesz co, no to jest jakby właśnie takie pytanie na zasadzie, m, k, m, która strona jest lepsza? Bo teraz zobacz, idąc w kierunku, m, na przykład talentów. Tak? Masz pewne talenty i jest hasło takie. Rozwijaj te talenty, stawaj się w tych talentach super ekstra, coraz mocniejsza. Mm -hmm. No i to jest bardzo fajny, dobry kierunek. Tylko jeżeli w pewnych obszarach są deficyty i tych deficytów nie pociągniesz do pewnego poziomu, jakiegoś poziomu, który jest wystarczalny, akceptowalny, no to może się okazać, że te deficyty spowodują, że nie pójdziesz o krok dalej. Jesteś super kompetencyjna, talentowa pod kątem komunikacji interpersonalnej, budowania relacji, sprzedaży, ale na poziomie analityki handlowej. No to niestety to już nie jest Twój mocny konik. I co z tego, że mm, jesteś w stanie sprzedać y, każdemu wszystko, jak y, budżetowo nie jesteś w stanie tego wycenić w odpowiedni sposób i ciągle nie masz pieniędzy? Bo nie hmm. masz umiejętności analityczno-matematycznych pod kątem sprzedaży. Nie? Na przykład i cały czas nie odróżniasz marzec od narzutu. Nie? I wtedy możesz kogoś zatrudnić. Mo możesz, tak, ale też musisz mieć jakieś pojęcie na temat tego, czy, do, czy ta osoba do pewnego Dobrze stopnia robi to, co mhm. ma robić, nie? No bo, mhm. no bo, nie, nie, wiesz, to jest najgorsza sytuacja, jaką ja spotkałam ostatnio, to była, to była sytuacja taka, pewnej pani, yy, która prowadzi swój własny mały biznes, yy, w tym biznesie robi świetnie robotę, obsługuje klientki, zatrudnia pracowników, ale małżonkowi oddała wszystkie finanse, oddała liczenie dochodu, oddała płacenie rachunków, jakby to nie jest jej działka, nie. No i jak domyślasz się, doszło tam do sytuacji trudnej, i teraz to, że ona wzmacniała ten obszar, w którym ona jest rewelacyjna i dobra fajnie, mm. tylko teraz nagle obudziła się z ręką w nocniku, bo niedobory, które ma z tamtego obszaru, Spowodowały, że nie jest w stanie pójść dalej, i nawet w tej sytuacji, w której się trudnej znalazła, nie jest w stanie pływać na powierzchni, tylko pływa pod powierzchnią, bo ten niedobór, brak mhm. po prostu powoduje, że ją ciągnie to w dół. Nie? Więc teraz no, to jest kwestia decyzji, jakie podejście chcesz mieć. Ja wychodzę z założenia takiego. Jeżeli talenty Twoje są na poziomie dla Ciebie satysfakcjonującym, to może nie ma sensu pracować nad nimi aż tak, żeby one były na 100%, bo te na przykład 2 czy 3%, żeby dojść do tych 100%, będzie kosztowało cię strasznie dużo czasu, strasznie dużo energii. Może czasami warto jest podciągnąć to, gdzie jest ten obszar taki słaby, żeby w ogóle siebie Poszerzyć. poszerzyć. Bo teraz zobacz, jak ja znowu to będę. To mnie u... bardzo zarezygnowało, no. Tak, i teraz mhm. zobacz, że ja będę unikała cały czas tego, co ja nie lubię, co jest dla mnie niewygodne, co jest dla mnie niekomfortowe, co nie jest moim talentem i ja tego nie będę robiła, no to ja wzmacniam się w tym, że ja nie podejmuję wyzwań, że ja nie podejmuję ryzyka, że ja nie robię trudnych rzeczy, czyli jestem znowu, mimo iż rozwijam swoje talenty, w pewnej y, pułapce. Nie? I nagle przychodzi sytuacja taka, że. bo ja nie chciałam się zmieniać, tak? Ja nie chciałam się rozwijać, ja nie chciałam wychodzić z tego pudełka. I co wszechświat robi wtedy? Nie chcesz, Natalia? No to, no to masz. To ja cię wywalę, tak? Tak jak było w przypadku, w przypadku tej mojej klientki. No to ja zrobię to celowo. Nie chcesz sama? Nie ma sprawy, ja Ci to zagwarantuję. I wtedy ten wszechświat gwarantuje to nie na naszych warunkach, tylko raz dziesięć. Mhm. I wtedy nagle się okazuje, że my. Musimy, bo nie mamy innego wyjścia, nagle robić, y, robić rzeczy, których wcześniej nie chcieliśmy robić. Tak, to jak to się mówi, że problemów zawsze jest y, stała liczba, tylko pytanie, czy sam sobie wybierasz te problemy, te tak zwane wyzwania, czy one do ciebie się przydarzają i wtedy musisz sobie z nimi radzić, i to tak jak mówisz, raczej jest. Zawsze już wtedy masz nóż na gardle i musisz jakoś tam g, bardzo mocno się spiąć. I wtedy w tym robisz, poradzić. zobacz, i wtedy robisz lepiej, gorzej, słabiej, dłużej, mm -hmm. więcej Cię to kosztuje, ale nagle okazuje się, że robisz. No to po co my sobie to robimy? Tak. No to znajdź, wypisz sobie wszystkie rzeczy, na, na, na których temat masz negatywne przekonanie, że nie możesz tego zrobić, że się do tego nie nadaje, że to jest trudne i zacznij to powoli robić. Zrób sobie eksperyment. No nie wiem, nie, nie no, ciebie o to nie podejrzewam, nie? ale dużo pani ma teraz tak, że na przykład nie, inwestowanie mnie nie interesuje, ja na inwestowaniu się nie znam, ja do banku nie pójdę, nie porozmawiam o finansach, nie, finanse są. Ja nie. No, no, to poczekaj, za pięć, może lat, może dziesięć, może za rok będziesz musiała się tym zająć. A może teraz warto by było, chociaż dotknąć ten temat, zobaczyć, czy faktycznie to jest takie straszne, zrobić coś, co jest dla ciebie. Pewnym dyskomfortem i popatrzeć na to, jak ty się w tym czujesz, bo nagle może się okazać, że to się po prostu rozpuści. Mm -hmm, mm -hmm. A dzisiaj mamy temat kontrowersyjny, nie? Bardzo, bardzo, bardzo kontrowersyjny, ale myślę, że też fajnie, żebyśmy poruszyli tutaj takie praktyczne rzeczy, które możemy, może wdrożyć w zasadzie każdy po przysłuchaniu tego odcinku. I może, może zostańmy w tym obszarze pieniędzy, bo myślę, że każdy chciałby więcej zarabiać. Niech mi napiszą osoby w komentarzu, kto nie chce. Chciałabym Was poznać. Jak ktoś nie chce, to ja z chęcią przyjmę. Jak ktoś się boi pieniędzy, albo ich nie lubi, albo nie wiem, uważa, że są złe, Czyli ja je na... wykorzystam dla dobra świata. Na dole tego podcastu podamy konto tak, bankowe tak, Magdy tak. i możecie wysyłać. Zwierzątka <laughs> potrzebują dużo jedzenia. Jest pełno różnych ośrodków, Dokładnie. które z chęcią te pieniądze przytulą, zaopiekują się nimi i wykorzystają pozytywnie. No więc jesteśmy w tym obszarze pieniędzy. Na przykład zarabiamy jakąś X kwotę, mamy jakiś cel dwa razy więcej i nie realizujemy tego cel? Z założeniem, że podejmujemy działania. Tak na no bo umówmy się, jeżeli działań żadnych nie podejmujemy, nie ma co liczyć, że po prostu będziemy dobrze myśleć o sobie, że zasługujemy na te pieniądze, pieniądze nagle się pojawią. No nie, najpierw podejmujemy działania, patrzymy i co wtedy, jeżeli one się nie pojawiają? Pytanie, jaką masz tolerancję ryzyka? Załóżmy, że najczęściej ludzie mają bardzo niską mm -hmm. tolerancję no, ryzyka. No, no, bo zobacz, ja jakby nie chcę, żeby tu wyszło, że ja proponuję kryptowaluty czy cokolwiek takiego. Nie, nie, bo to jakby nie o to chodzi, nie? No, ale dość często na ich temat słychać. Jeżeli ktoś ma wysoką tolerancję ryzyka, to jeżeli w odpowiednim momencie kupi i w odpowiednim momencie sprzeda, to jest w stanie to, co wsadzi, pomnożyć mm -hmm. w różny sposób. Tylko że musi mieć bardzo mocną odporność psychiczną. Dlaczego? Dlatego, że ryzyko, które podejmuję, jest ryzykiem dużym. Czyli z jednej strony może stracić, z drugiej strony może zyskać. Tak? Jeżeli teraz ja chcę zarobić. Nie wiem, zarabiam kwotę X, chcę zarobić kwotę X razy 2. Robię pewne rzeczy i to nie wychodzi. To znaczy, że nie robię tych rzeczy, które powinnam robić. I teraz ja bym się zastanawia nad tym, co wiem, że powinnam robić, a czego nie robię. Bo tam hmm. jest ukryty klucz. Co powinnam zrobić? I wiem o tym. Czuję to, że powinnam to robić, ale ja tego nie robię. A jeżeli nie wiem. Wiesz co, jak pracuję z klientami, to oni doskonale wiedzą. Tylko nie chcą tego powiedzieć na głos. Zobacz, to jest tak, jak ktoś chce sprzedawać więcej i doszedł do wniosku. No wiesz co, faktycznie dobrze, by było, żebym nagrywała filmy na YouTube. Mhm. Mhm. To wiesz, że to ci przyniesie klientów. No tak, czemu tego nie robisz? I mhm. nagle. No ale przecież wiesz, że to ci przyniesie klientów. Budowanie marki osobistej. Budowanie marki osobistej. Dlaczego tego. Jaki, jaki jest powód? Jaka jest przyczyna tego, że nie robisz? No skoro wiesz, dobra, dobra, zobacz, jestem w stanie wypisać sobie ileś różnych rzeczy. Które ja mogę zrobić, żeby z tej kwoty X przejść na tą kwotę, na tą kwotę Y. Nie? I teraz z reguły, jak ja sobie to wypisuję, to na samym początku, jak zaczynamy to wypisywać, to wypisujemy te rzeczy, które są dla nas bezpieczne. Potem te rzeczy, które są niekomfortowe, ale jeszcze akceptowalne. Mm -hmm. Na końcu po powinny pojawić się rzeczy, które nie są dla nas akceptowalne, są niekomfortowe, są najbardziej skuteczne. One się na tej karce nie pojawiają. Ale nawet jak one na tej karce się pojawią, to my na poziomie podświadomym robimy wszystko, żeby nie mieć na nie, na nie czasu i żeby ich nie robić. Mm -hmm. Tak, nasz, nawet nasz, jak popatrzymy na nasz kalendarz, to tam możemy zauważyć, że często zapychamy go bardzo nieistotnymi rzeczami, które w zasadzie nie wpływają na żaden efekt, na żaden rezultat, na żaden zarobek i jeżeli nie zrobimy je, to nic się totalnie nie zmieni w naszym życiu. A kiedy potrzebujemy rozrobić konkretne, trudne zadania, to one się nagle odkładają z tygodnia, na tydzień, z miesiąca, na miesiąc, z roku na roku. Hmm. Ale popatrz dalej. Jeżeli ja przez trzy miesiące no, bo, no, to też jakby każda sytuacja jest specyficzna. Może być, może być tak, że przez trzy miesiące robię pewne rzeczy, nie ma żadnych rezultatów. To albo powinnam utrzymać to i robić dalej konsekwentnie, bo po trzech miesiącach nie będę miała rezultatów. Rezultaty będę miała po roku, tak? Albo powinnam zmienić sposób działania i zrobić coś innego. Ale to ja muszę podjąć tą decyzję, tak? Jeżeli ktoś wymyślił sobie, że będzie robił kanał na YouTubie i teraz ten kanał na YouTubie ma mu zacząć przynosić klientów, po trzech miesiącach raczej mu nie przyniesie klientów po roku. Już tak. Ale jeżeli teraz siedzisz na słuchawce i rozmawiasz z klientem przez telefon, pozyskujesz klientów przez telefon i przez trzy miesiące robisz to w taki sam sposób i nie masz rezultatów, to znaczy, że nie robisz tego we właściwy sposób. Czyli trzeba zmienić metodę, jaką stosujesz do klientów, bo... W przypadku na przykład rozmów telefonicznych, to trzy miesiące, to jest za długi okres, że ty po trzech miesiącach nie masz rezultatów u klientów, tak? No to dobra, jeszcze weźmy pod uwagę jedną, że przez te trzy miesiące mogłeś obdzwonić 30 klientów albo mogłeś obdzwonić 3000 klientów, tak. nie? To też jest jakby stanowcza licznica, różnica, nie? No ale już mówię o tym, że ten ktoś naprawdę faktycznie dużo tych tych rozmów e, odbył e, albo zmieniam, albo kontynuuję. Czasami no niestety trzeba kontynuować jak wół, bo dochodzimy do momentu takiego czasami, że już nie masz siły tego robić, już po prostu robisz to przez zęby, już chce ci się płakać. Wtedy właśnie nagle okazuje się, że przechodzisz przez tą swoją strefę komfortu, bo pomimo tych wszystkich trudności ty to robisz i nagle następuje i nagle jest taki czarodziejski moment, w którym nagle się okazuje: "O Jezu, to zadziałało". A już chciałam się poddać, nie? A ludzie się poddają przed tą samą metą się poddają, albo w ogóle nie zaczynają, albo za szybko się poddają. Mhm. A jeszcze tak poruszyliśmy właśnie rozmowy telefoniczne. Mhm. Najczęściej większość handlowców ma wyzwania z odmowami. Mhm. Czyli w co mam wierzyć, skoro tak mnie bolą odmowy? Opinia na mój temat. Okej, okay. czyli boję się tego, co o mnie pomyślą inni. To jak mam to zmienić? No przecież to, że ktoś odmawia, to on nie odmawia Tobie personalnie, tylko odmawia propozycji, która została temu klientowi przedstawiona. Mhm. OK, on może odmówić jakby współpracy z tobą, ponieważ nie zarezonowało za wami, między wami. Czyli najprawdopodobniej nie potrafiła się dopasować do tego, do tego klienta, coś między wami energetycznie zgrzytnęło, no i dobra, nie, nie poszło. Nie? Mhm. Ale z reguły to jest tak, że jakby m, albo na poziomie kompetencji handlowych popełniam błędy, bo nie potrafię odczytać klient, klienta, nie widzę jego potrzeb, albo to, co ja temu klientowi proponuję, nie jest dla tego klienta. Mhm. Ale to nie dotyczy. W większości przypadków osobiście mnie Magdaleny Wojtkowiak, której klient odmówił, bo on popatrzył na mnie i mi odmówił. Mhm. A my wierzymy w to, że jakby to jest, do, dotyka nas to osobiście, personalnie, bo ktoś mi powiedział nie. To Jak mam to zmienić? Praktycznie, jakie kroki podjąć w momencie, jak dzwoni i czuję, że mi to boli. Mhm. Znaczy, a jak, jak już dzwonisz, to już cię boli? No, jak dzwonię, słyszę odmowę, to już więcej nie chcę. Mhm. No to teraz zobacz, najpierw przyjrzałabym się, jak ta rozmowa wygląda. Bardzo ciekawym eksperymentem jest zacząć nagrywać swoje własne rozmowy z klientami i je odsłuchiwać. Nie, nie musisz dawać komuś do odsłuchania. Wystarczy, że Ty sama ich słuchasz i widzisz, co usłyszysz, co się zadziało między Tobą a tym klientem, czy na poziomie właśnie umiejętności handlowych, dopasowania się do klienta, sposobu mówienia i tak dalej, na ile Ty to oceniasz, że to jest OK. Jeżeli Ty ocenisz, że to jest OK i to, co zrobiłaś no, jest w pewnych mm, standardach. Tak, takich, mm -hmm. które, w przypadku których ten klient faktycznie powinien z tobą nawiązać współpracę, a klient odmawia, no to najprawdopodobniej to, co ty chciałaś z tym klientem zrobić, to nie jest dla tego klienta. Ale najczęściej tu jest to, wiesz, jest haczyk, że jak ja zacznę się temu przyglądać, to się okaże, że Jezus, ja nie mam kompetencji. Mhm. Czyli ja nie jestem taka dobra, jak Nie jestem wydawało, niewystarczająca. Ja jestem dobra. Nagle okazuje się, że jak zaczynam grzebać w swoich umiejętnościach i tego, jak ja to robię w stosunku do klienta, to ja mam braki umiejętności, czyli nagle dostaję dupę za przeproszenie moje ego. No jak to? No przecież ja jestem super, nie? I teraz, i, I teraz wracamy do punktu. Boli mnie odmowa, bo odmowa uderzyła w moje ego. Jak ktoś mógł mnie tak potraktować? A zobacz, w ogóle nie wzięłam pod uwagę tego, że to. Po stronie klienta może być zły nastrój, zła sytuacja, zły moment, kłótnia z kimś tam, chęć rozładowania swoich negatywnych emocji, i akurat trafiło na mnie. Mm -hmm. Czyli w ogóle my mamy często, oczywiście nie wszyscy, ale mamy często taką sytuację, że my wszystko odbieramy przez pryzmat siebie. Ktoś popatrzył na mnie krzywo i mi się wydaje, że to już dotyczy mnie, jak co ta osoba sobie o mnie pomyślała. I eliminuję to, że ta osoba, która ze mną rozmawia, może być w jakimś stanie i coś się u niej dzieje, bo wydaje mi się, że. W... Wszystkie Jupitery są skupione na mnie. No a tak nie jest. No ale my żyjemy w takich znowu przekonaniach na ten temat. Tak, że jestem, y, jesteśmy naszym głównym bohaterem te, tego programu, tak? Tego, że pod nazwą Życie. Wiesz, to jest fajne podejście. Jestem głównym bohaterem tego świata. Wszystko, co się dzieje dookoła mnie, dzieje się dla mnie. Mm -hmm. A to jest Tylko... dobry przekonanie. A no tak, czyli zobacz, nie, W tym momencie mamy, tak? To, to wszystko, czyli ten wszechświat, cała gra jest stworzona po to, żebym ja mogła się w nim realizować. To jest zupełnie inne podejście, nie? A teraz podejście z, dru z drugiej strony, nie? Wszyscy, którzy tu są, Patrzą się na mnie i mnie negatywnie oceniają i mnie krytykują. I mam paraliż. Mhm. I nie będę sprzedawała. Nie będę zarabiała więcej. Tak, a poruśmy jeszcze wątek relacji biznesowych. Budowanie relacji, sprzedaży, no bo sprzedaż też opiera się na relacjach, a przekonaniach. Dużo osób myśli, że relacje są niepotrzebne. A relacja to jest zaufanie, nie? Mhm. Jak ja się z kimś spotkam, z kimś porozmawiam, nawet przez telefon i poczuję wewnętrznie, że ja mogę tej osobie zaufać, to mi jest dużo łatwiej potem podjąć decyzję o tym, że od tej osoby kupuję. Mm -hmm. Ale jeżeli ja chcę komuś coś sprzedać albo chcę, żeby ten ktoś coś kupił, bo to są też dwa różne podejścia, i ja nie ufam sama sobie, ani swojemu produktowi, ani temu, co ja robię, to ja nie zbuduję z tą drugą stroną relacji i ja nie zdobędę zaufania u tej drugiej strony. Bo ta druga strona doskonale wyczuje to, że ja nie wierzę i nie ufam w to, co robię, to, co mówię. Sama wątpię w siebie, to tak, jak mogę. Tak. To cokolwiek dobrze sprzedać, tak? Tak, ale też zobacz, nie buduję relacji z drugą stroną, jeżeli ja cały czas jestem skupiona na tym, jak ktoś mnie inny ocenia. Bo uwaga jest wtedy nie na tej drugiej osobie i zrozumieniu tej drugiej osoby. Tylko cała uwaga moja skupiona na mnie. My mhm. w tej chwili w większości sytuacji, poza przetargami, e, mamy sprzedaż relacyjną. Dlatego, że przyszedł COVID, przyszła, e, przyszła pandemia, przysz, przyszła wojna, e, przyszedł kryzys, i e, potrzebujemy zaufania do drugiej osoby. Mhm. Ja też tak właśnie pod kątem prowadzenia biznesa, relacje z ludźmi i budowanie zespołu, to zawsze patrzyłam, że jeżeli z kimś mi się nie układa współpraca, no to najczęściej oczywiście od, od razu zaczynam dostrzegać jakby negatywne strony tej osoby, w czym ona jest słaba, co ona źle robi. Natomiast mi bardzo pomaga branie kartki papieru, wypisywanie sobie, co ja myślę na tak. temat danej osoby. I na przykład w kwestiach współpracowników. Jeżeli ja wypisuję, że on jest niestaranny, on się nie angażuje, on wykonuje zadania tam z przymorzeniem oka, i ja widzę, że ja wierzę w to, to i później oczekuję, że, że do, zacznę dostrzegać, że ta osoba robi dobrze swoje zadanie, że to nie ma w ogóle nie ma, nie ma takiej opcji. nie? Więc wtedy e, zawsze najpierw kasuję te przekonania. Po prostu nawet powtarzam, że kasuję to myśl, to przekonanie już to nie wierzę. Jakby daję białą kartkę tej osoby i co jest zadziwiające? Ale w 90% przypadków, jak tylko ja zmieniam postrzegania tej osoby, przestaje wierzyć, że to jest osoba, która cały czas popełnia błędy, cały czas się spóźnia, e, a tylko jakby dostrzega mniej coś dobrego, to ona nagle się zmienia. Mhm. Na 180 stopni, jest 360, inny, inny człowiek. Mhm. Ale Zauważa. zobacz, co robisz. Bierzesz kartkę i wypisujesz te rzeczy, nie? I nagle patrzysz na to, i tak. Jezus, aż tak to widzę. Tak. Nagle się okazuje, że twój dialog wewnętrzny wyprojektował tego tyle, że no nie, no ale przecież, okej, okay, no ale przecież to robi dobrze, to robi dobrze, to robi dobrze. I teraz samo wypisanie tego na zewnątrz, to jakby rozpuszcza to, nie? To tak. Jakby następuje takie, takie uwalnianie tego, nie? no. To, to jest tak, jak ktoś jest na terapii i ma problem z kimś, to napisz do tej osoby list. Nie, mm -hmm. nie musisz tej osobie tego listu dawać. Napisz, napisz, co do tej osoby czujesz. I nagle jak piszesz to, to jakby jak to z ciebie wychodzi, to nagle to się rozpuszcza, nie? I nagle mówisz tak, dobra, to przyjrzyjmy się, skoro tak tyle tego widzę, to po co ja z osobą pracuję, przyjrzyjmy się, co robi dobrego. I nagle widzisz to dobre, to dobre, to dobre, to dobre, to dobre. I to złe przestaje mieć znaczenie, nie? Mm. I nagle zmieniasz przekonanie na temat tej osoby i potem sobie myślisz: Boże, jak ja mogłam myśleć o tej osobie tak negatywnie, nie? Mhm. Ale my lubimy się zapętlić w takie myślenie, takie hasła, w które wierzymy, bo one nam teoretycznie ułatwiają życie. Tak. I też dają takie usprawiedlenie, na przykład, mhm. jeżeli coś się nie udało, ja pamiętam, jak byłam początkującym pośrednikiem, i przyszła do mnie pani, która kupowała tam kolejną nieruchomość, to była dość aktywna inwestorka na rynku i wynegocjowała mnie bardzo niską prowizję, bardzo niską, jakby ja się na to zgodziłam, po czym ja przychodzę do biura i opowiadam, że słuchajcie, była taka niemiła Pani w ogóle, jakby przycisnęła mnie za gardło, musiałam się zgodzić na bardzo niekorzystne warunki i przykład, ja się zgodziłam wtedy na jeden, czy tam 1,5% prowizji, no w ogóle to jest poniżej było standardu firmy, A przy czym przychodzi moja koleżanka, która startowała ze mną w tej samej rekrutacji, Opowiada o tej samej klientce, że to jest taka wspaniała osoba, że tak świetnie się z nią dogaduje, że zapłaciła jej 3% netto. Ja nie mogę uwierzyć. Ten sam człowiek. Nie? Tak. Aha, dlatego że tak, pozwoliłaś na to, tak, żeby takie tak. coś się wydarzyło, nie? Tak. Ona zobaczyła najprawdopodobniej na poziomie, wiesz, intuicyjnym, że może tak zrobić, no i tak zrobiła, nie? Mhm. Tak, więc też. W kontekście właśnie tych negocjacji, nie? jeżeli my wierzymy, że my nie mamy tutaj mocy w ogóle e, e, trzymać na swojem, utrzymywać naszą cenę, naszą wartość, wartość naszego produktu, naszego usługa, to oczywiście, że nas zacisną i będziemy zawsze mówić, że nie było innej opcji. Mhm. E, I tak czasami słyszę od konnocerskich, ale to nie było opcji. To trzeba było tak zrobić, nie? ale dobrze wiemy, że. Najczęściej, myślę, że w 90% przypadków była tam przestrzeń na więcej. Myśmy mhm. często się też boimy, że w ogóle nic z tego nie wyjdzie, nie? więc jesteśmy tak. w stanie zgodzić się na mniej. Co najmniej coś? Nie tak, nic. Niż, niż, niż. No nie, no to ze mną nie będzie, ale to jest też, znowu, zobacz, to jest też dialog wewnętrzny, przekonania myśli, które myśmy sobie wyprodukowali wcześniej na temat tej sytuacji, i potem automatycznie mamy tego, tego rezultat, nie? Mhm. Stawiasz w życiu na wolność i niezależność. Jesteś gotowy do zmiany ścieżki swojej kariery? Dołącz do nas jako agent nieruchomości. Pracuj z najlepszymi i budujmy razem Twój sukces. Sprawdź szczegóły na naszej stronie, link w opisie. Magdo, mam dla Ciebie ostatnie pytanie. Ale tak powiedz szczerze, czy faktycznie powinniśmy robić rzeczy trudne, wytrącać siebie z równowagi, wychodzić z tej strefy komfortu? Po co? Czy to jest takie niezbędne w naszym życiu? I wiesz, co ja odpowiem Ci z, z pryzmatu mojego doświadczenia. Ale za każdym razem, kiedy robisz coś, co jest dla Ciebie dyskomfortem, choć trochę, tak? Coś, czego się obawiasz, coś, co jest dla Ciebie trudne, jednak to robisz, to za każdym razem, kiedy zrobisz tego choć trochę, przejdziesz chociaż o ten jeden milimetr do przodu, to sama sobie udowadniasz, że jesteś w stanie to zrobić. I teraz, im więcej takich rzeczy robisz. Trudnych, niewygodnych, niekomfortowych, których ci się wydawało 5 lat temu, że w życiu by się zrobiła, ale nagle teraz podejmujesz decyzję, że to robisz. To ty krok po kroczku, milimetr po milimetrze budujesz pewien obraz samej siebie i obraz odporności psychicznej. I w którymś momencie, nawet jeżeli to będzie naprawdę drobne kroki, zrobisz ich dużo, to popatrzysz wstecz i powiesz, o matko, przecież ja zrobiłam to, zrobiłam to, zrobiłam to. Czyli zrobisz sobie taką analizę, nagle się okaże, że kurczę, ja naprawdę dużo rzeczy zrobiłam, których kiedyś mi się wydawało, że nie, nie, nie dałabym rady, to ja teraz też dam radę. To jest tak jak z wystąpieniami publicznymi. Nie? Ktoś powinien się nauczyć tych wystąpień publicznych, nie lubi ich, nie? czuje się niekomfortowo. Jeżeli nigdy nie zacznie po troszeczku przesuwać tego i wychodzić i to robić, to on się nie uodporni na to, i nie, I nie będzie miał tego rezultatu, który chce mieć. Ale jeżeli zacznie to robić, nawet jedna porażka, druga, trzecia, to w którymś momencie będzie na tyle uodporniona ta osoba i zdobędzie doświadczenie i raz wyjdzie, raz nie wyjdzie, znowu wyjdzie, znowu wyjdzie, znowu nie wyjdzie, znowu wyjdzie, że w którymś momencie popatrzy na to i powie, kurczę, to faktycznie już jest teraz ok, Dlatego, wiesz, no, to jest mój sposób, tak? Ja się zastanawiam nad tym, co dla mnie jest niekomfortowe i co powoduje, że... Trudno by mi było to zrobić i staram się szukać możliwości takich, w których mogłabym to zrobić. Dlatego m.in. zaliczyłam na przykład chodzenie po rozrażonych węglach i, i, i kwestie morsowania, bo dla mnie zimno było nieakceptowalne. Chodzenie po rozrażonych węglach to mój umysł nie był w stanie tego ogarnąć, że w ogóle to, to jest w stanie zrobić. Dlatego w tym roku pojechałam samochodem na wakacje do Chorwacji jako jedyny kierowca, który tam pojechał, bo mi się wydawało, że jakby to jest, to jest nie do zrealizowania. Niemożliwe. Oczywiście okazało się, że jest, to, że jest to do zrealizowania. Automatycznie poziom zaufania do samej siebie i radzenia sobie w trudnych sytuacjach yy, skoczył bardzo mocno. Siedzenie w ciepełku, siedzenie w strefie komfortu, siedzenie w rzeczach, yy, które yy, są przewidywalne i bezpieczne, niestety nas osłabiają. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby pokonywać trudności, żeby pokonywać wyzwania. Tak był stworzony nasz gatunek. My w tej chwili żyjemy naprawdę w bardzo komfortowych mm. warunkach. No. no, i ni niestety trochę uspaliśmy. Zrobiliśmy się ospali, uśpieni, wygodni. No, a jak tak jest, to z reguły coś się dzieje, co nas z tego po prostu wytrąca. I wtedy, jak nie mamy zbudowanej tej odporności i tego kręgosłupa swojego, mm -hmm. no to bardzo ciężko nam to przychodzi. Tak, bo ludzie też, co myślą, że Ludzie rodzą się mocnymi, ale tak naprawdę ludzie kształtują siebie, żeby być tymi mocnymi w tym momencie, kiedy trzeba będzie to robić. Piękna rozmowa. Naprawdę bardzo Ci dziękuję. Jak zawsze ja jestem osobiście zachwycona. Myślę, że nasi oglądacze też tutaj podzielę się swoją opinią. Dziękujemy Wam bardzo za Obejrzenia tego odcinka, zostawcie kciuka, zostawcie komentarza, e, zadawajcie też pytania Magda, Magdzie. Magda tutaj ewentualnie chętnie Wam na nie odpowie. Tak, Magdo? Oczywiście tak powiem, ja <laughs> dziękuję za zaproszenie. Zawsze się z Tobą e, fajnie rozmawia i e, jakoś ten czas bardzo szybko, bardzo szybko i można było poruszyć 150 innych tematów. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś pytania, to ja z chęcią przedstawię. Spamiętajcie mój punkt widzenia e, na tą całą grę, w której jesteśmy tutaj. Dziękujemy bardzo. Obserwujcie nasz kanał po więcej takich rozwojowych, wartościowych i nieruchomościowych, oczywiście, odcinków. Do zobaczenia. Pa! Dziękuję bardzo, do zobaczenia.